urządzenie informatyczne, tak to się ładnie nazywa, które daje dostęp służbom do niejawnych danych, do naszych maili, telefonów. Rodzi podejrzenie, że to może być jakieś takie narzędzie walki z niewygodnymi politykami, panie, komentatorami. Panie redaktorze, czy chciałby pan, żeby terroryści albo bandyci, złodzieje i mordercy posługiwali się w sposób bezkarny i bez możliwości namierzenia ich komunikatorami internetowymi? No ja bym nie chciał. Co najmniej dziesięcioleci trwa wyścig pomiędzy policjantami i bandytami o różne środki, którymi się posługują jedni, posługują się drudzy. Ja naprawdę bym chciał, żeby policjanci mieli lepsze środki niż bandyci i życzyłbym sobie tego. I myślę, że 99% Polaków by sobie tego życzyło. Od 2015 roku taryfa ulgowa dla bandytów, dla łobuzów, łotrów różnego rodzaju się skończyła. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość ma homeopatyczne poparcie w zakładach kar.